W dwóch pierwszych rządach Solidarnościowych ministrem finansów był Leszek Balcerowicz. W grudniu 1989 roku w Sejmie przedstawił on koncepcję reform gospodarczych, które potocznie określa się mianem planu Balcerowicza. Proponował on radykalne i neoliberalne reformy gospodarcze. Zamierzał dokonać transformacji, czyli przekształcenia gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową poprzez zmniejszenie uczestnictwa państwa w życiu gospodarczym, zapewnienia swobody działania gospodarczego podmiotom prywatnym oraz poprzez ograniczenie wydatków. Działania rozpoczęto w 1990 roku. Państwo wydawało więcej pieniędzy niż pozyskiwało, dlatego też zdecydowano się na ograniczenie wydatków, by zmniejszyć opisany wyżej deficyt budżetowy. Zrezygnowano z urzędowego ustalania cen, ułatwiono prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej oraz rozpoczęto prywatyzację państwowych przedsiębiorstw. Rozpoczęto proces duszenia inflacji. Jednym z najbardziej znienawidzonych społecznie narzędzi był tzw. popiwek, czyli podatek narzucany na zakłady za zbyt szybkie podwyżki. Działania antyinflacyjne szybko przyniosły zamierzony skutek. Poziom inflacji w 1991 roku spadł do 70% z 586% w 1990 roku. Zniknęły kartki żywnościowe, poprawiło się zaopatrzenie sklepów w towary, powstające firmy prywatne skupiły się na zaspokajaniu potrzeb społecznych, a przez konkurencję pomiędzy nimi poprawiała się jakość ich produkcji oraz ograniczono jej koszty. Sytuacja gospodarcza kraju zaczęła się stopniowo poprawiać. Koszty społeczne tych działań były jednak bardzo duże. We większości przestarzałe państwowe zakłady nie były w stanie sprostać wymogom gospodarki rynkowej, podobnie jak niedoinwestowane, a często i rozdrobnione rolnictwo. Efektem tego był upadek wielu zakładów przemysłowych, a w konsekwencji szybko rosnąca stopa bezrobocia, która w 1994 roku osiągnęła 16,4%. Bezrobocie stało się problemem na wielu obszarach kraju. Problem pogłębiało niedostosowanie się części społeczeństwa do zmieniających się realiów. Ludzie nie byli w stanie się przekwalifikować czy wyjechać za pracą. Symbolem tego czasu stała się tak zwana Kuroniówka, czyli niewielki zasiłek przysługujący bezrobotnym. Nazwa tej zapomogi związana była z darmowym posiłkiem wydawanym dla najuboższych w Warszawie, który zainicjował ówczesny minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń. Bezrobocie do momentu wejścia Polski do Unii było ogromnym problemem. Jego stopa spadła w latach 1997-98 do poziomu nieznacznie powyżej 10%, jednak wkrótce bezrobocie dalej zaczęło rosnąć, by w 2002 roku osiągnąć 20%. Ciemną stroną transformacji był wzrost przestępczości, jak i pojawienie się przestępczości zorganizowanej. Problem udało się rozwiązać dopiero pod koniec lat 90. Patologie miały miejsce również w gospodarce, gdzie dochodziło do szeregu afer i nadużyć, takich jak tworzenie parabanków czy piramid finansowych, na oferty których złapało się wielu Polaków. Do walki z komunizmem pod sztandarem solidarności stanęli ludzie o różnych światopoglądach. Nadrzędnym celem ich łączącym było obalenie komunizmu. Gdy to de facto stało się faktem, doszło do rozpadu obozu solidarnościowego. Rozpad ten przyspieszyły trudności gospodarcze kraju oraz różne wizje co do tempa odbywających się przemian. Katalizatorem rozpadu obozu solidarnościowego był Lech Wałęsa, który krytykował działania rządu mazowieckiego za zbyt wolne tempo przemian. Ogłosił rozpoczęcie tzw. wojny na górze w myśl stwierdzenia, że żeby na dole, czyli w społeczeństwie był spokój, to my tu na górze, czyli politycy, musimy się kłócić. Miało to doprowadzić do powstania systemu wielopartyjnego w związku z rozpadem na początku 1990 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Początkowo powstały dwie partie polityczne: Porozumienie Centrum, kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego, o charakterze prawicowym i konserwatywnym, oraz Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, o charakterze centrowo-lewicowym pod przewodnictwem Zbigniewa Bujaka. W obliczu rozpadu PZPR Wojciech Jaruzelski przedstawił Sejmowi we wrześniu 1990 roku projekt ustawy przewidujący skrócenie kadencji prezydenta. Propozycja została przyjęta i pierwsze w pełni powszechne i wolne wybory prezydenckie zaplanowano na listopad 1990 roku. Do walki o fotel prezydenta stanęło ostatecznie sześciu kandydatów. Porozumienie centrum poparło Lecha Wałęsę. A ruch obywatelski Akcja Demokratyczna Tadeusza Mazowieckiego. Jeden z kandydatów był nieznany wcześniej nikomu. Był to polski biznesmen z Kanady Stanisław Tymiński. Pierwsze sondaże dawały mu 1% poparcia. Wyniki pierwszej tury były natomiast zaskakujące. O ile w wyniku Wałęsy, który osiągnął 42%, spodziewali się wszyscy, to wejście do drugiej tury Tymińskiego było ogromnym zaskoczeniem. W drugiej turze przeciw kandydaturze Tymińskiego zjednoczyły się wszystkie środowiska solidarnościowe, prowadząc bardzo brutalną kampanię polityczną przeciwko niemu. Efektem tego było zdecydowane zwycięstwo Wałęsy w drugiej turze, który zdobył 74% głosów. 22 grudnia 1990 roku Wałęsa składa przysięgę prezydencką, stając się pierwszym w historii Polski prezydentem wybranym w powszechnych demokratycznych wyborach. W tym samym dniu ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, wręczył Wałęsie symbole ciągłości władzy II RP, m.in. oryginał Konstytucji Kwietniowej, pieczęcie prezydenckie i senackie oraz wielkie wstęgi prezydenckie Orderu Orła Białego. 27 października 1991 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory do parlamentu. W ich wyniku w Sejmie znaleźli się przedstawiciele aż 29 partii politycznych. Takie rozdrobnienie było możliwe, gdyż nie istniał próg wyborczy, który określał minimalną wysokość poparcia, jakim musiała się wykazać partia, by znaleźć się w parlamencie. W takich warunkach niemożliwe było sprawne rządzenie. Ciągłe spory i kłótnie polityczne uniemożliwiały utworzenie stabilnego rządu. Dodatkową osią niezgody stała się kwestia lustracji, czyli ujawnienia kontaktów części polityków z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Ta kwestia spowodowała upadek rządu Jana Olszewskiego, a rok później doszło do rozwiązania parlamentu i w związku z tym do ogłoszenia przedterminowych wyborów. Odbyły się one 19 września 1993 roku i zwycięstwo w nich odniósł Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli konfederacja ugrupowań skupionych wokół Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, partii powstałej po rozwiązaniu PZPR. SLD utworzyła koalicyjny rząd z Polskim Stronnictwem Ludowym. Utwierdzeniem rządów lewicy było zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 1995 roku przewodniczącego SLD Aleksandra Kwaśniewskiego, który w drugiej turze pokonał starającego się o ponowny wybór Lecha Wałęsa. Kwaśniewski był prezydentem przez dwie kadencje, stając się w tym czasie najpopularniejszym politykiem w kraju. W 1997 roku doszło w Polsce do wielkiej powodzi w zachodniej części kraju, która w całości ukazała słabość administracji państwowej i w efekcie doprowadziła do przegranej lewicy w kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się krótko po powodzi. W wyborach wygrała centroprawica, a rząd utworzyła koalicja ugrupowań wywodzących się ze środowiska Solidarności. Mowa tutaj o Akcji Wyborczej Solidarność oraz Unii Wolności. W 1999 roku koalicjanci rozpoczęli cztery duże reformy: administracyjną, edukacyjną, emerytalną oraz służby zdrowia. Administracyjna wprowadzała powiaty jako trzeci szczebel podziału administracyjnego oraz doprowadziła do zmniejszenia liczby województw z 49 do 16. Reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadzała gimnazja jako szczebel pośredni między szkołą podstawową i średnią. Emerytalna doprowadziła do wprowadzenia trzech filarów ubezpieczeniowych, z których pierwszy prowadzony był przez państwo i był obowiązkowy, Drugi również obowiązkowy prowadzony był przez firmy zewnętrzne, trzeci natomiast był dobrowolny. Reforma służby zdrowia polegała na decentralizacji systemu oraz częściowej prywatyzacji rynku usług medycznych, gdzie prywatne poradnie i gabinety podpisywały kontrakty skierowanymi przez województwa kasami chorych odpowiedzialnymi za finansowanie służby zdrowia. Sposób przeprowadzenia tych reform spowodował, że w kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się we wrześniu 2001 roku, akcja wyborcza Solidarność i Unia Wolności poniosły całkowitą klęskę i nawet nie przekroczyły progu wyborczego, czyli nie zagłosowało na nie odpowiednio 7% na AWS i 5% na Unię Wolności, przez co nie weszły nawet do parlamentu i zniknęły ze sceny politycznej. Wybory wygrała ponownie SLD, która również ponownie z PSL zawiązała koalicję rządową. Cieniem na rządach tej koalicji położyła się tak zwana afera Rywina. Jej podłożem było nagranie rozmowy Lwa Rywina z redaktorem naczelnym gazety wyborczej Adamem Michnikiem w której Rywin, reprezentujący pewną nieokreśloną grupę, żądał łapówki za zmianę niekorzystnych dla gazety wyborczej zapisów w przygotowywanym projekcie ustawy. Na fali tej afery, w kolejnych wyborach do parlamentu, jakie odbyły się 25 września 2005 roku, lewica poniosła sromotną porażkę, a zwycięstwo odniosła prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość, prowadzona przez Jarosława Kaczyńskiego. Wbrew przedwyborczym zapowiedziom nie udało się jednak stworzyć wspólnego rządu z Platformą Obywatelską, partią powstałą na gruzach Unii Wolności, co doprowadziło do trwającego do dziś bezkompromisowego sporu i walki między tymi dwoma ugrupowaniami. Ostatecznie PiS zawarł koalicję z populistyczną samoobroną, na czele której stał Andrzej Lepper, oraz prawicową Ligą Polskich Rodzin, na czele której stał Roman Giertych. W tym samym roku w wyborach prezydenckich wygrał popierany przez PiS Lech Kaczyński. Rodząca się Trzecia Rzeczpospolita wymagała zmian w podstawie prawnej na mocy której funkcjonowało Pierwszym dokumentem regulującym nowy porządek była nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 roku, która wprowadzała ustrój demokratyczny, pluralizm polityczny, gwarancję funkcjonowania wielu partii politycznych reprezentujących różne grupy społeczne, swobodę działalności gospodarczej oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. Drugim ważnym aktem prawnym była wprowadzona 17 października 1992 roku mała konstytucja, która zmieniała uprawnienia władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej, wzmacniając rolę władzy wykonawczej. Była ona dokumentem tymczasowym, jednak ostatecznie funkcjonowała przez 5 lat, gdyż prace nad konstytucją pełną znacznie się przedłużyły. Ostatecznie nową konstytucję uchwalono 2 kwietnia 1997 roku, a większość obywateli poparła ją w referendum. Konstytucja wprowadzała zasady demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władzy i zasadę suwerenności narodu. Gwarantowała pluralizm polityczny oraz wolność zrzeszania się. Władza zwierzchnia na jej mocy należy do narodu, który sprawuje ją poprzez swoich pośredników, posłów i senatorów.